Agata Sobótka, dzień dobry. Zapraszam na wydanie serwisu informacyjnego w dzisiejszym programie. Kampania wyborcza Konfederacji. Parkour Games 2024. Przelewy 800+ w nowym okresie świadczeniowym. Oraz poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Wybory do Europarlamentu już w niedzielę 9 czerwca. To ostatnie dni na przedstawienie kandydatów poszczególnych partii. Do Płocka zawitała Konfederacja z kandydatem startującym z okręgu nr 5 obejmującego Płock. 9 czerwca Polki i Polacy zagłosują na kandydatów, którzy ubiegają się o mandat europosła. Kampania wyborcza jest na ostatniej prostej przed ciszą wyborczą. Miasto Książęce odwiedził prezes Konfederacji Korony Polski, poseł Grzegorz Braun, wraz z kandydatami i kandydatkami. Jeśli chodzi o Płock, piękne miasto, padł ofiarą już teraz tym wszystkim szalonym dyrektywom i aktom prawnym. Największa firma w Europie odzieżowa, 800 osób. Do zwolnienia. Przykład kolejnych trzech miast. Dwa miasta, które produkują podzespoły do silników wysoko, do diesla tak zwanego. Bielsko-Biała, Aleksandrów Łódzki, blisko 1000 pracowników na bruk. Dolina Krzemowa, Kraków, jeśli chodzi o branżę IT, ponad 1200 osób. To jest tylko cztery miasta i 3000 pracowników out. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Polska, Europa staje się mało atrakcyjnym terenem do zagospodarowania dla inwestorów. Podczas wystąpień poruszono tematy rolnictwa, Zielonego Ładu, uchodźców oraz bezpieczeństwa Polski. Zielony Ład, zaoranie polskiego rolnictwa, pseudoreligia klimatyzmu, Fit for 55, bezemisyjność urojona, zaoranie polskiego górnictwa, przemysłu, brak bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i na koniec jeszcze pakt migracyjny, czyli zalanie Polski, narodu polskiego szarą, przepraszam bardzo, tak, szarą, bo zunifikowaną masą eurokołchoźników, przybyszów, uchodźców, nachodźców, którzy nikomu źle nie życząc i nikomu nie wytykając, po prostu nie mają nic wspólnego z naszym formatem cywilizacyjnym i dlatego trudno od nich oczekiwać, żeby przestrzegali jakichś zasad, skoro nie znają ich i nikt nie nalega, by je poznali. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:21. Oddać głos może osoba, która w dniu wyborów kończy 18 lat, posiada prawa wyborcze, jest wpisana do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania, nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem sądu, nie jest ubezwłasnowolniona, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Już w najbliższy weekend Płocki Park na Podolszycach Północ zamieni się w tor przeszkód dla miłośników parkour. W zawodach wezmą udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych, a drugiego dnia doświadczeni zawodnicy. Parkour to dyscyplina fizyczna polegająca na pokonywaniu przeszkód w sposób płynny, szybki i efektywny. Uczestnicy wykorzystują do tego różne techniki: bieganie, skakanie, wspinanie czy balansowanie. Zapraszam na wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, 8 czerwca, na Flow Parku w Płocku. To jest na osiedlu Podolszyce Północ, niedaleko Parku Północnego. I to wydarzenie jest związane z Mistrzostwami Polski Parkour, gdzie zawodnicy z całej Polski przyjadą i będą prezentowali swoje umiejętności, będą zmagali się z torami przeszkód oraz będą wykonywali różne wyzwania techniczne. 8 czerwca także odbędzie się festyn rodzinny, na który serdecznie zapraszam. Będą jakieś trampoliny, eurobungee, zamki dmuchane, wata cukrowa, popcorn. Więc serdecznie zapraszam wszystkich płoczan i w ogóle wszystkie osoby, które to oglądają i tego słuchają. 8 czerwca wystąpią młodzi adepci sztuki przemieszczania się, którą jest parkour, czyli osoby od 8 do 15 roku życia, podzielone na poszczególne kategorie wiekowe. W najbliższy weekend we Flow Parku w pobliżu ulicy Hubalczyków 16, osiedle Podolszyce Północ, odbędą się Mistrzostwa Polski Parkour Parkour Games 2024. To dwa dni pełne emocjonujących i fizycznych wyzwań. Natomiast jeśli chodzi o drugi dzień, to wystąpią osoby starsze, które mają już większe doświadczenie, które są powyżej 16 roku życia i drugiego dnia poza
tymi kategoriami, poza tymi wyzwaniami Speed Challenge oraz Skill Challenge, będzie także Style Challenge i to będzie polegało na tym, że osoby, które będą pokonywały tor przeszkód, będą musiały to zrobić w jak najbardziej efektowny sposób, używając do pokonywania toru przeszkód salt i różnych elementów akrobatycznych, gimnastycznych, breakdance czy jeszcze innych. To wszystko zależy od kreatywności. Start wydarzenia w sobotę i niedzielę od godziny 10 do godziny 18. Już 28 czerwca ruszy Zoonoc, wieczorna atrakcja w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. To masa atrakcji dla najmłodszych. W programie pokazy zwierząt terrorystycznych, spotkania z opiekunami przy wybranych ekspozycjach, pole namiotowe, ogniska przy dźwięku gitar i zabawa w parku linowym Zoolandia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że blisko 2 miliardy złotych trafi na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia 800+ w nowym okresie rozliczeniowym. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek. Pierwszy przelew na ponad 500 000 zł Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już pod koniec maja. Dotyczyło to osób, które otrzymują pieniądze drugiego dnia każdego miesiąca. Teraz zostaną zrealizowane kolejne przelewy na kwotę około 1,5 miliarda złotych. Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej ZUS PUE, a także przez portal Empatia. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można spodziewać się najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania tego świadczenia. Prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowonarodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają 3 miesiące od narodzenia dziecka. Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł. Kwota ta zmienia się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku. Corocznie około 6 tysięcy mieszkańców Mazowsza umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Z tego powodu samorząd województwa mazowieckiego w 2017 roku wprowadził dyrektywę nakazującą wymianę nieekologicznych kotłów. Wprowadzone nakazy znacząco poprawiły życie Mazowszan. Przeprowadzona analiza pyłu zawieszonego przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza w trzech województwach pokazała, że w województwie mazowieckim spadła ilość zgonów o 6723 zgonów i 5615 hospitalizacji, których udało się uniknąć na przestrzeni 2018-2022 roku. Zamierzamy bardzo konsekwentnie przez najbliższą kadencję realizować te programy, takie jak Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. To one pieniądze pochodzą tu z naszego budżetu. No i też będziemy realizowali bardzo duży projekt ze środków Unii Europejskiej, Mazowsze bez smogu. Myślę, że wspólnie oczywiście z gminami, bo to one są takim podstawowym partnerem, doprowadzimy do tego, że te wszystkie standardy międzynarodowe czystego powietrza będą utrzymane. W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców najwyższy wskaźnik uniknięcia zgonów odnotowano dla Radomia 168 oraz powiatów Lipowskiego 168 i Żyrardowskiego 153. Pod względem hospitalizacji względem 100 tysięcy mieszkańców najwięcej przypadków leczenia udało się uniknąć w Radomiu 122 i po 113 w powiatach wołomińskim, grodzkim, wobec średniej dla województwa wynoszącej 102 przypadki. W tej kadencji wyzwanie jest następujące. 2700. To jest liczba, która jest związana z liczbą przedwcześnych zgonów poprzez niedotrzymanie nowych poziomów dyrektywy. Co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć te zgony? Więc to może trochę przewrotnie, ale wystarczy tylko jaż wdrożyć uchwałę antysmogową. Robiliśmy inne analizy opublikowane w grudniu, pokazujące, co trzeba zrobić, żeby dojść do tego poziomu dyrektywy.
i wystarczy tylko i aż wdrożyć uchwałę antysmogową. Samorząd województwa mazowieckiego aktywnie walczy ze smogiem i dzięki takim programom jak Mazowsze bez smogu edukuje mieszkańców na temat złego wpływu smogu na zdrowie. Drugi program Mazowsze dla czystego powietrza to dotacja dla gmin na realizację działań służących poprawie jakości powietrza. Mazowsze dla klimatu zapobiega zmianom klimatycznym przez nasadzenia drzew, krzewów czy budowę ogrodów. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.